Dzień dobry, tu Patryk Denon-Dargas-Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje. Informuję, że odezwali się do mnie sponsorzy, którzy chcą mi pomóc, jakby powiedzieć, w spłaceniu zobowiązań. I jestem zadłużony na 1 500 000 zł. Ich oczekiwania są takie, że nie będę od nich oczekiwał, jakby powiedzieć, nie będę się zwracał do nich o żadną, jakby powiedzieć, pomoc. Deklaruję to przed przysięgą ustawy artykułu 254, artykuł 110, ustawy 56, ustawy 110, że nie będę się kierował o pomoc. Natomiast powiem to tak. Mieszkańcy, dziewczyny na powiecie koszerskim nazywają mnie przystojniaczkiem. Oczywiście jestem tym przystojniaczkiem, dzielnym, samodzielnym i tak dalej. Gdy zwróciłem się o pomoc do rodziny, która zrobiła mi eksmisję z ulicy Kartuskiej 13B przez 6, wujek Roman D. z ojcem Zenonem D., to po prostu, jakby powiedzieć, każdy się ode mnie odwrócił. Dlatego kieruję do was o pomoc w Gdańsku Wrzeszcz przed Galerią Bałtycką. Informuję was jednocześnie, że jestem w stanie wszystko dla was zrobić, żeby wrócić do Kostrzeżyny. Na dzień dzisiejszy jestem w stowarzyszeniu dla osób niepełnosprawnych z chorobami przewlekłymi Wigor, to w Borkowie. To się znaczy, jakby powiedzieć, to jest schronisko. Na dzień dzisiejszy Miejski Ośrodek Pomocy na Jana Brzechwy 5 przedłużył pobyt od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Staram się o pobyt w DPS-ie, bo jakby to podkreślić, ja wymagam opieki, jakby powiedzieć, i spokoju. Informuję, że zakończam swoją karierę już niebawem. Ogłaszam, jakby powiedzieć, upadłość jako firma Ich Troje, Patryk Denon Dargas Wiśniewski, i ujawniam to publicznie, żeby po prostu nikt nade mną nie był zły. Chciałem dokonać cudu, lecz tego to było niemożliwe ze względu na zadłużenia, co dodatkowo mnie w zadłużenia wprowadziła partnerka. Na dzień dzisiejszy zostaję nazywany przystojniaczkiem. Każdy się pyta: Patryk, znajdź dla nas czas. Patryk, znajdź dla nas wszystko. Ale czy to jest realne? To po prostu nie jest realne. Wiem, mieszkańcy powiatu koszerskiego, że chcieliście, żeby ja wrócił do Kostrzeżyny, na powiat koszerski. Wiem, że mam pełno fanów w Kostrzeżynie, ale nie mogę. Informuję z artykułu 286, artykułu 3, artykułu 4, że nie można, jakby powiedzieć, przywłaszczyć mienia. Bo to jest artykuł 286, wyłudzenie majątku. Na dzień dzisiejszy nie mogę po prostu, jakby powiedzieć, obiecałem, złożyłem przysięgę i w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej RPL, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy składam przysięgę, jeżeli ten sponsor, który się ode mnie odezwał, mam wszystkie sprawy uruchomić, dowiedzieć się, jakie są zadłużenia, po prostu, jakby powiedzieć, deklaruje mi, jakby powiedzieć, spłatę tych zadłużeń. Nic ode mnie nie wymaga, ale jeżeli po prostu znalazła się jedna osoba, która mi chce pomóc i po prostu tą osobę trzeba uszanować. Prawo stoi po naszej stronie, po stronie obywateli Polski, Polski, Unii Europejskiej, a zarazem stoi prawo po mieszkańcach Polski.
każda osoba bezdomna ma prawo skierować się o pomoc do opieki lub urzędu gminy lub GOPS-u. Każdy GOPS jest obowiązany jakby powiedzieć pomóc. Nie może jakby powiedzieć odmówić pomocy. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, to powiem tak. To była już ostatnia Eurowizja o godzinie 7:05 w Gdańsk-Wrzeszczu 2017 roku, 16 stycznia w tym roku. O dalszych czynnościach będę Was informował na bieżąco. Wiem, że to wiecie z mediów, wiem, że to jest umieszczane na YouTubie i tak dalej. Ale powiem tak, mieszkańcy powiatu koszerskiego, proszę Was o jedno. Zbierajcie petycje, podpisy. Ja złożę to w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, żeby po prostu jakby powiedzieć, wrócić na powiat koszerski. To jest serce Kaszub, serce miłości. Wybaczajmy sobie. Mój ojciec Zenon jest alkoholik. Był zgłaszany kilkakrotnie na terapię antyalkoholową. Nikt nie zareagował, tak dalej. Następnie wymeldował mnie. Jestem osobą bezdomną. Przybywałem u jego matki. Roman D. Wyprowadził mnie przez policję. Co dalej? Po prostu z rodziną się wychodzi najlepiej na zdjęciu, niż po prostu jakby powiedzieć, żeby dało radę jeszcze odciąć. A nie po prostu, że powiem to tak. Liczmy zawsze na siebie, a daleko zajdziemy. Udzielił wywiadu Patryk Benondargacz-Wisiewski, wokalista z Boich Troje. Dziękuję serdecznie.